Trybunał pani Julii Przyłębskiej nie może inaczej stwierdzić. Trudno mówić, żeby to było też orzeczenie, bo nie jest to instytucja zgodna z ustrojem państwa polskiego. Można powiedzieć, to jest stwierdzenie budynku z ludźmi, którzy są w środku. Nie ma w Polsce obecnie, moim zdaniem, Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji, jako organu konstytucyjnego. To była rzecz oczywista, że oni takie stanowisko zajmą. W końcu coś na tych obiadach i kolacjach z udziałem prezesa PiS jest ustalane, jak prezes wydaje dyrektywę, to za wszelką cenę ta dyrektywa musi być zrealizowana, nawet kosztem zmiany w składzie tego gremium. Wiemy, że na byłego radnego PiS-u wymieniono jednego z sędziów. Zaskoczenia nie ma.